Ja sam mam. Jak się zdaje, że to te białe drzwi. Nie, dobra, kibel. Tutaj. Nie, nie tutaj. Salvatore, ty szczurze. Tutaj, proszę, proszę, proszę. Jakiś korytarz kolejny pieprzony. Nie wiem. Salvatore, żebyś... Dobra, sypialnia. Nie, nie tutaj. Może tutaj. Proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. No, głupia, jakiś kibel głupi. Tutaj. Tak. Gra zapisana nareszcie, tak. Cieszę się. Dobra, udało się. Ha, ha, ha. So show me what you can do, Salvatore. Okay, chief. Jestem szczęśliwy. Stresa miałem takiego. Jest to kurde ciemno, naprawdę jak w dupie, niesamowicie. No, chyba rzeczywiście jest ekspertem od tych save'ów, bo udaje mu się to otworzyć. Kurde, Tommy, mogłeś wziąć jakąś latarkę czy coś. Coś, nie? Fajnie w sumie co... O nie... Co to za gnój? Christ. Kurde, looks like we no. Better get out fast, Salvatore. Got it, chief. Piece of cake. Nie wiem, czy taka bułka z masłem będzie przy wracaniu, ale... Dobra, biorę dokumenty. No i z tego co pamiętam, tutaj było już trochę strzelania. Niestety. Przy wracaniu. No właśnie. Czekajcie. Czekajcie, niech on se tam przejdzie. A czemu on się położył? On jest jakiś głupi. O ja pierdzielę! Wynocha. Wynocha, bo strzelę. Uf! Cholera jasna. Ja nie mogę. Dobra. Jeszcze nie jest źle. Ale mam stresa. Kurde, Ewa, czy tam będą jeszcze na tym? Na zewnątrz? Ja nie mogę. Nie, tu jest samochód. Dobra, w dupie! Salvatore! No Salvatore, ty szczurze, otwieraj to! No! No! Zabić, no! Cholera! Dobra! Nie, no nie wytrzymam, no! No to za złośliwe, no! Kupimy ten filmik. Cholera, tak ładnie szło, no. Ważne, że chociaż ten checkpoint był. Gdyby nie było, to ja nie wiem. Nie no, nie nagrałbym więcej po prostu. No cel w co? Dobra. Dobra, znowu musimy czekać, aż ten pacan wyjdzie. Ogólnie zostało nam, nie licząc tej misji, 9 misji do końca gry. O no ja, a się przestraszyłem, no kurde. Co on tutaj robił w ogóle? Cholera, Salvatore Ruzusko, no. No chodź tu, dobra, idzie. Salvatore Różdupsko, grube, bo ci zaraz nie wiem co zrobię. Fajnie, swojego zastrzeliłem. Nie no, the best w ogóle. Dobra. Próba numer 3. Czekaj tu.
niż mi się plątał tutaj. Dobra, zapalę sobie światło, bo jest tu ciemno i ja nic nie widzę. Tak czy tak wiem, że tutaj za... No, idą. Co byś śmiesz? Z artykułu? No, gdzie ten wałęsacz cholerny? Kurde, sądzimy coś, no. Gdzie oni są? No ja nie wytrzymam. Czy oni żyją własnym życiem? No dobra, Salvatore, nie ma, to nie ma. Chodź. Wait here. No. Follow me. Follow me, no. Kurde. Dobra. Szybko, ty głupi szczurze, mamy otwierać ten samochód. Salvatore, open the car. I'll try, chief. A sobie wiecie co, wezmę Colta, bo jest lepszy na odległość. Salvatore, jak zaraz tego nie otworzysz, to ci normalnie wybije oczy. There you go, chief. Siadaj i jedziemy, no. Szybciej. Dobra. Już powoli stres ze mnie schodzi, związany z tą grą. Jedź! Cholero! No nie, no strzelają teraz, won! Jedź! Mamy jakiś przy okazji nowy samochód, jedziemy. Ja pierdzielę, no. Dobrze, że brama jest otwarta. No! Checkpoint, dobra. Najgorsze za nami w tej misji. Tak mi się zdaje przynajmniej. Dobra, mamy odwieźć go do domu. Czysta przyjemność. Koby nas jeszcze nie gonili, bo to nie będzie fajne. Dzisiaj na obiad w ogóle mamy rosół. Po raz nie wiem który. Mam już dosyć rosołu. Ja bym sobie zjadł, nie wiem. Znowu bym sobie pizzę zjadł. No, wczoraj się tylko na dwa kawałki załapałem. Pizza to była z kurczakiem, z salami, z serem, z ostrym sosem. Dodatkowy ser, kiełbasa, cebula, no i kurczak. No pyszne, naprawdę. No. No i ile to było? 42 cm czy więcej? No, 42 cm. No ja się najadłem ogólnie dwoma. Bo to były takie dwie krowiaste kawałki. Dwa krowiaste. No. Z tego co mi wczoraj zostało, to dałem ci przecież, tak? Że ja nie mam. Dobra, zapłacimy mu, tak. Dobra, No nie, no chyba ich posrało, no przecież przed chwilą był rachunek, a teraz to... Nie. Nigdy więcej w życiu w tej kretyńskiej grze się nie zatrzymam, żeby zapłacić za kretyński mandat. Nie ufam tej kretyńskiej policji. Tak, wsiadaj za pierwszymi drzwiami. Trudno. Tak, jest trudno. I wsiadaj, głupi szczurze. Jakoś nikomu to nie przeszkadza. Nie, ja im zawsze mówię, i po drugie oni... Zresztą nie będę z tobą dyskutował na ten temat. To jest tylko... To jest piksele, tak? Nie udawaj, bo ty dużo gorzej się zachowujesz niż ja. Dużo gorzej. Nieważne. Ja nagrywam tak samo, jak gram. Tak. Tak. Co? Co nie? Weź, nie bądź hipokrytką. Zawsze zero argumentów. Dobra, nie odzywaj się. Dobra, kończymy z tą głupią misją. Nie wiem, czy potem jeszcze przypadkiem nie będzie trzeba z tymi dokumentami nic robić, ale liczę na to, że nie. Aha, to jeszcze nie tu. Taka balondek, odstawiamy tego szczura. Przepraszam, co się z nim stało, do cholery. Czemu tak się wtegował? On się jakoś dziwnie wtegował w tło, ale dobra. I co miałem zrobić? Do Saliriego, tak? No, tak coś mi się zdaje. Nie zdążyłem, wiecie, przeczytać. O kurde, jak mało benzyny. Słuchajcie, muszę gdzieś za chwilę zatankować. Bo zobaczcie, na czerwonym już jest. I za chwilę nie będę mógł jechać. A wiem, że ja mogę tamten ukraść inny, ale ten samochód mi się podoba. Chciałbym go do garażu.
sobie, że tak powiem, włożyć. Dobra. Gdzieś po drodze myślę, że spotkamy stację benzynową. I jedziemy. Następna misja, powiem wam, że już nie pamiętam, co to będzie. A w dupie, sram na ciebie. Ale pamiętam, że sprawdzałem przed samym nagrywaniem, żeby sobie mniej więcej zapamiętać, o co tam chodzi, ale już zapomniałem. No, jedna misja będzie gorsza od omerty, z tego co widziałem. Dużo gorsza, a mianowicie szczęścia, aż taka mała podpowiedź. Ale ona chyba jeszcze chyba troszkę do niej. No ale powiem wam, że no ja równie dobrze mogłem napisać w playliście, że to jest let's play na ślepo, bo no jak widzicie, ja tutaj prawie nic nie ogarniam w tej grze. I następnym razem, jak będę nagrywał coś, na przykład dwójkę, bo na pewno kiedyś nagram, to tym bardziej na ślepo, bo ja, no nie wiem, może dosłownie 3 minuty grałem w dwójkę. No w jedynkę mi się tam raz udało przejść, nie wiem, może z pół gry. Ale jeżeli chodzi o dwójkę, to już w ogóle całkowicie będzie na ślepo, bo tylko widziałem, jak Szczypiorek grała i zresztą tylko część misji, bo ja sobie nie oglądałem za dużo, żeby sobie... No! Ja pierdzielę, nie zdradzić. Ja i moja cudna jazda. Wiem, że to kochacie. O, jest tutaj stacja po drodze, także sobie zatankujemy. No bo już całkowicie jest paliwo na wyczerpaniu. Do pełna poproszę. No za tam. What'll it be? Can you fill her up, please? Tak, do pełna. Mm. 12.06 to? O kurde. Szczypiorek mi pokazała takie zdjęcie w CD Action z takich cosplay babki, która zrobiła się tak jak na ring. Kurde, naprawdę realistycznie wyglądała. Te włosy do przodu, tak czarno-białe zdjęcie. Chociaż powiem wam, że ring sam w sobie nie jest straszny, bo ja oglądałem, nie wiem, jest klątwy chyba nie oglądałem, bo ring oglądałem, mnie nie przestraszył. Pomimo tego, że jeszcze byłem wtedy młodszy i bardziej strachliwy, to mnie nie przestraszył. Dobra. I wysiadka. I koniec tej cholernej misji. Tak wiem. Świetny interes. I jakieś whisky mi się zdaje tutaj jest. Śliczne. Well done, boys. I tak, i miś puchatek według Ewy. Ewik oczywiście sobie tutaj zasiada. Thanks to your persuasive methods, they won't even squeak. Ewik go nazywa miś puchatek. Try to make you happy. Well, you certainly did. But today we're here for something else. No. Paulie has a pretty interesting proposal. Well, I met a guy from Kentucky, William Gates. Kentucky. Everyone knows that Kentucky makes the best home-brewed whiskey. Well, anyway, this guy almost threw up when he tried the whiskey with Morella. Morella. When he gave me a drink of this stuff, they brew back there, forget about it. I won't drink anything else. So I asked him about it, right? He said it was no problem, that he could deliver me as much as I wanted. No, I got jacked thinking about the dough we make out. Well, I ordered a truckload of it. I said to myself, if it catches on here, we can make a bigger deal later. It would certainly be a good replacement for the loss of our Canadian. Takie fajne kółeczko. I like it. Nice one. Nie wiem, czy kompresacja wam nie zepsuje tego, tej jakości. Nie wiem, czy nie będziecie widzieć. Może nie będziecie widzieć, ale ja widzę. I'm already looking forward to tutaj. No oczywiście ten się rzuca z motyką na słońce, czy jak to tam się mówi. I oczywiście oberwie i potem będzie wielkie ała, ała. You'll get to the place by car with two other boys. They'll be your escort on the way back. You three pick up the truck and take it to our warehouse in Hoboken. The boys are already out in the yard waiting in the car. No. And bring me back a bottle so I can finally drink something decent. Tak, tak, za chwilę następnie. Count on it, boss. Jak się uśmiechnął. Dobra.
A, jeszcze jeden filmik. O, już dzionek jest, jak widzicie. Get in. We're going for some medicine. Here, Tom. This might come in useful. No, już się boję. Thanks. Jak widzicie, teraz się we trójkę mieszczą, a normalnie by się nie zmieścili, jakby była, by trzeba było tak w misję pojechać, nie? Kolejny checkpoint. No ładuj się szybciej, no. I kolejny filmik. Jakiś parking. O nie! To w garażu. O ja pierdzielę. O ja nie mogę. Właśnie się tego obawiałem. Tej misji. Here, boys. Chyba najgorsza w całej grze. We'll be back in a little while. We drive out, follow after us. No, then, nie we'll have a shot at the warehouse. Sure, boss. Nie, to jest straszne. Dobra, słuchajcie. Dalej nagrywanie. Sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracam.